Szanowna Rada dostała w poprzednim okresie taki dokument. Nazywa się to Koncepcja Realizacji Projektu Usteckiej Syrenki. I proszę, napisane jest w ten sposób. Projekt objęty patronatem burmistrza miasta Ustki, pana Jana Olecha. W związku z tym pytanie mam, panie burmistrzu, bo to również, żeby zamknąć budowę, to nie tylko była syrenka, ale również ten, ja to nazywam katafalk pod nią, bo to nic wspólnego nie ma z tym, na czym ta syrenka powinna komponować tam w otoczeniu tego mola. Tam są głazy narzutowe, tam są głazy montowane w konstrukcję mola i tak dalej. To mam pytanie, panie burmistrzu, komu pan zlecał wykonanie, czy jest dokumentacja na to i czy w formie przetargu, czy barteru to się odbywało? Kto tą dokumentację widział, tego postumentu, nazwę tak ładnie? Bo to tragicznie wygląda, to tej drobnej syrenki, po prostu to mi przypomina plac czerwony i tam jest takie mauzoleum. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. I tu ja uważam, że po części odpowiedzialność pan burmistrz ponosi, bo tu jest pana patronat. Jak wchodzę w dokumenty po kolei, one są tu podspinane, nie omieszkam powiedzieć, że tu jest też nadzór ściśle pana burmistrza określony nad tym przedsięwzięciem, począwszy od zbierania pieniążków do zamknięcia tego cyklu. Ale mnie pytanie takie jest nie już o syrenkę, tylko o ten dół. I proszę o odpowiedź. Czy ktoś tą dokumentację... Tak, właśnie chciałem powiedzieć, panie radny. Komisja rewizyjna aktualnie obraduje i zbiera materiały z lotu i z miasta na temat właśnie i katafalku, i samej postaci. Ale ja tylko formalnie pytam pana burmistrza, czy był wykonany taki dokument, który ogłaszał przetarg na wykonanie tego, prawda? Co byśmy mieli różne formy do wyboru, bo mieliśmy różne formy wyboru syrenki, państwo wiecie. Ale ja nie przypominam sobie o formie wyboru postumentu. I ktoś nas po prostu uroczył tym. Aleś pan szczegularz. Nie, to są fakty. To też obrzydza, że tak powiem, cały ten pomnik. Panie ten postument. I chciałbym wiedzieć, czy był ogłaszany zgodnie z prawem przetarg, czy nie, czy to forma barteru i czy był projekt wykonany przez miasto. Chodzi mi tylko o te odpowiedzi. Ja już nie mówię, co komisja rewizyjna będzie wchodziła. Dziękuję. Projekt na postument był naszkicowany przez pana Rosy, który otrzymaliśmy od pana Laskowskiego, mniej więcej jak to ma wyglądać. I został wykonany zapytanie o ofertowe, kto taką czynność wykona, łącznie z przeniesieniem pomnika Nepomucena, postawienie postumentu pod pomnik Nepomucena. I projektu technicznego na postument nie robiliśmy, bo nie uważałem to za konieczność. Nie było to jakby integralną częścią pomnika syrenki, tylko początkowo miało to być na tam, gdzie był Nepomucen. Uważaliśmy, że to jest, nie przystoi na to. I pan Michał Rosa naszkicował, jak mniej więcej ma to wyglądać. I na podstawie tego sami stworzyliśmy dokumentację i zapytanie ofertowe. I to zostało wykonane. No i co pan radny na to? Ja odpowiem prosto. Uważam, każdy grosz publiczny powinien być w formie zamówień publicznych, panie burmistrzu. No nie musi być. I zwłaszcza, że to była kwota 25 tysięcy złotych publicznych pieniędzy. A to nie przewiduje forma ofertowa zapytania? Ja rozumiem. Jeżeli państwo, żeście się zwracali do społeczeństwa o wzór syrenki, o projekt, był konkurs ogłoszony, ludzie się złożyli i mali, i duży uszczanie, to uważam również sprawa tego katafalku, nie że w zasadzie ktoś gdzieś coś, powinna być też prezentowana jako komplet. Ja muszę. Dziękuję bardzo.